Ludzie często mówią o chorobach psychicznych i fizycznych, jakby to były dwie zupełnie różne rzeczy, ale prawda jest taka, że istnieje między nimi silny związek. Na przykład depresja jest tak samo fizyczna jak i psychiczna. Poniżej znajduje się 9 produktów spożywczych i napojów, które osoby z depresją powinny jeść częściej. Zielona herbata. Ludzie od dawna używają zielonej herbaty do walki z depresją. Jego polifenole zwiększają dostarczanie dopaminy do mózgu, szczęśliwego neuroprzekaźnika. Zwiększa także wrażliwość na insulinę, która dostarcza glukozy do mózgu. Według jednego z badań, im więcej pijesz zielonej herbaty, tym więcej zyskuje na tym twój organizm. Migdały. 100-gramowa porcja migdałów zawiera do 268 mg magnezu, minerału, który działa cudownie na migreny i depresję. Kobiety i mężczyźni w wieku od 19 do 30 lat potrzebują odpowiednio 310 mg i 400 mg magnezu. Łosoś. Tłuszcze omega-3 u łososia ułatwiają dostęp serotoniny do mózgu, co ma kluczowe znaczenie w leczeniu depresji, ponieważ serotonina jest kolejnym neuroprzekaźnikiem. Naukowo udowodniono, że działanie przeciwdepresyjne wzrasta wraz ze spożywaniem kwasów tłuszczowych omega-3 i ma tendencję do zmniejszania się przy braku łososia i tłuszczów omega-3 w codziennej diecie. Awokado. Awokado jest wypełnione potasem, zapewniając 5 mg na 100 g. Jest to bardzo ważne, ponieważ stwierdzono, że żywność o wysokim poziomie potasu eliminuje objawy stresu i depresji. Zalecana dawka dla przeciętnego dorosłego wynosi 4700 mg potasu dziennie. Czekolada. Jeśli chcesz skutecznie walczyć z depresją, potrzebujesz ciemnej czekolady. Udowodniono naukowo, że kakao w ciemnej czekoladzie zwiększa poziom serotoniny i dopaminy, jednocześnie zmniejszając ilość hormonu stresu. 40 g ciemnej czekolady dziennie wystarczy, aby uzyskać ten efekt. Banany. Banany zawierają wysoki poziom tryptofanu, składnika odżywczego, który mózg przekształca w 5-HTP. Następnie 5-HTP przekształca się w serotoninę i melatoninę. Jako dodatkowy bonus banany są wypełnione potasem i magnezem. Jagody. Jagody znane są z silnych właściwości przeciwutleniających i zdolności do zmniejszania stresu oksydacyjnego, który jest główną cechą depresji. Co zaskakujące, pomagają nawet mózgowi wyhodować nowe komórki, które również leczą depresję. Szparagi. Szparagi mają wysoką zawartość kwasu foliowego i witamin z grupy B, które poprawiają zdrowie psychiczne, wspierając konwersję tryptofanu w organizmie. Szpinak. Szpinak zawiera kwas foliowy. Jest to ważne, ponieważ niedobór kwasu foliowego jest związany z depresją. Kwas foliowy zwiększa również poziom serotoniny i dopaminy, a także może być stosowany w celu zwiększenia skuteczności leków przeciwdepresyjnych.